Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla was bitwę na STB-1. Bohaterem bitwy jest Mahon. Mapa, piaszczysta rzeka. Losowanie idealne, nie ma artylerii, nie ma zbyt dużo czołgów ciężkich, ale we własnej drużynie. No, przeciwnik właśnie ma dużo czołgów ciężkich, więc trzeba powybijać mu lighty i medy i wówczas te czołgi ciężkie staną się ślepe. Będzie można wtedy je obijać z daleka, grając na dystans i one nie będą w stanie wyświecić nasz team, nasze czołgi, chociaż to jest random, wiadomo, że nasi będą podjeżdżali blisko, a jeżeli przeciwnik będzie kampił skutecznie, to mogą dać się pobijać. Mahon jednak sądzę, że jest zbyt doświadczonym graczem i zbyt dobrym graczem, żeby w ten sposób postąpić. Rusza na lewą flankę właśnie po to, żeby powybijać tutaj ewentualnie medy, tylko że wsparcia na razie wielkiego nie ma, ma tylko... No i leci lightweight, leci T-44, jest WZ-120, no od biedy te wsparcie się nada. Bardzo agresywnie T-44, już nasz bohater dostał spota, żeby nie dostał tylko na przejeździe. O, zatrzymał się i dostał pestkę o 13,75 i drugą również, tylko jedna go przybiła. Oj, to... Nie tak powinien zacząć. Nasz bohater skupił się na tym AMX-ie i na razie, no właśnie, powinien się w ten właśnie sposób ustawić, a nie bokiem. A teraz powinien pomóc T-44, ale on interesuje się T-49. No na razie taka partia szachów. T-49 się schował, więc czas najwyższy pomóc naszym. Jest T-54-1, niestety ta pestka zaginęła. Jest wrogi STB, ten nie potrafił się przebić. Widział pewnie tylko pancerz wieży. Trzeba dalej uważać na lighty stojące z prawej strony, dlatego Mahon zdecyduje się wjechać głębiej, zaatakować, wynik 1-3 i Mahon bierze się za lighty, które się jeszcze tego nie spodziewają, że mogą dostać z boku. No i T-49 wie, co się święci, Bulldog przemknął jak torpeda, nawet tej pestki nie zobaczył, ta pestka gdzieś ominęła go o lata świetlne. W głębi widać T-34. No, ale Mahon powinien pomagać teraz tutaj sojusznikom na górze. T-34 na gąsce, nie, już się ruszył. Wdzięczny cel, bo ślepy nie widzi Mahona. Mahon spokojnie go obija, zobaczcie, to jest na granicy spota. Bulldog, kolejny cel i już właśnie padł. No i czas najwyższy pomóc tutaj reszcie. Dobra pozycja naszego bohatera. Może się schować, może grać na wieżę. Przypominam, że nie ma artylerii. Light jest załatwiony i przeciwnik jest w opałach. Strasznie poobijany na wykończeniu. Ten jeden czołg STP odbił. No i jeden, jedyny przeciwnik, ale trzeba też troszeczkę szanować HP na dalszy rozwój bitwy, więc nie można tak hura na niego wyjechać, tak chyba, że jest się 90 i trzeba się wyładować. No, wtedy wiadomo, że taki wyjazd jest słuszniejszy. I powrót na pagórki, boże, będzie bicie na AMX-a CDC, który może się wystawi. No, łapanie depresji w takim karkołomnym stylu. 10-8 wyrównała się trochę gra, ale przeciwnik ma właśnie tylko tego AMX-a CDC, a tak to same czołgi ciężkie, to jest to, o czym wspominałem.
czyli zaraz nie będzie miał kto przeciwnikowi świecić. Chyba że ten E5, E5 na środku dobrej pozycji, wychylając się od czasu do czasu, może sprawiać problemy, bo w końcu to jest kluczowa pozycja, jeżeli się ją trzyma, jeżeli czołg, który świeci, nie dostaje, a E5, a nie, E5 przyjeżdża dalej w kierunku bazy agresywnie. Ta agresywność ją będzie kosztować bardzo dużo. Mahon właśnie zdobył 5. fraga. Jeszcze jest IS-4. Następny klient. Lubimy takie przypadki. Mahon kieruje się na środek. Zaraz będzie skracał w kierunku własnej bazy. Tak mi się wydaje. To byłoby celowe. Nie ma sensu kapować, skoro... Chociaż, no zobaczcie, właśnie przeciwnik też się wraca do bazy, więc lepiej się skupić chyba na obronie tego kapowania. T10 na wykończeniu i Mahon zostawia tą ST1, skupia się na fragu, frag gdzieś uciekł. I... Także troszeczkę niedrużynowo. Jeżeli nasi kapują, mają szansę skapować, a przeciwnik rzuca się do obrony, to warto jednak ten atak powstrzymać, pobijać za darmo czołgi, a nie szukać jakiegoś fraga, zwłaszcza pobijać taką ST1, bo z AMX-em to każdy sobie poradzi. Oj, 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 i z czwarty gdzieś na plecach od strony bazy. No i... Silnik padnięty. Co z tego będzie? Już nie można flankować ST1. Klekot rozwalonego silnika słychać. Straszliwy. Zaraz chyba całkiem padnie. Kolejny przyjęty strzał od ST1, ale ST1 wzięta w ogień krzyżowy. No i chyba, jeżeli przeciwnik nie zjedzie z bazy, to tak się wszystko skończy. Może przyspieszę, bo to z rozwalonym silnikiem to nie ma sensu, żeby oglądać. No, będzie bicie. Będzie, ale chyba IS-4 zostanie zdjęty, zanim Mahon dojedzie na pozycję strzelecką. Tak to właśnie wygląda, tak się to kończy. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, medal wsparcia, duży kaliber i czołgista camper. 8000 damage'u, 5 fragów, 1249 expa. No, nastrzelał się nasz bohater z dystansu również, tam poza zasięgu spotowania tego, chociażby T-34 rozwalił. Również tam jadący w kierunku bazy czołgi przeciwnika pobijał, chociażby też E5. No, dystans równy 3 km. I nie ma co się rozwodzić nad tym. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.